Dzień dobry, dzień dobry. Kto rano wstaje, ten jest niewyspany. Czwarty czerwca. Dzisiaj mam ze sobą dwie matki. Jedna pójdzie do wściekłych, a druga pójdzie do środkowego odkładu, gdzie jesteśmy pewni, że matka została ścięta. Matki będą miały otwarte drogi dla pszczół. I otworzymy je jutro po południu. Tak mi się wydaje. Dzisiaj miałem zamiar przeglądać ramki pod kątem wirowania. Jednak objechałem teren i mimo, że moje rzepaki, te, które wydaje mi się, że pszczoły na nie latają, już praktycznie są przekwitnięte, tam niewiele kwiatków zostało, to w jednym miejscu zauważyłem jakieś 300 metrów od pasieczyska żółte pole, więc teoretycznie chyba możemy przenieść to wirowanie tydzień później. Tym bardziej, że nie ma za sklepu na ramkach. Ja już teraz bym chciał powoli wirować te duże ramki, które mam w miodniach, które są po środku miodni, to tam czasami są trzy, czasami dwie. W tych trzech ulach w sumie w większości tak jest zrobione. No i one to już w ogóle nie są zasklepione. Mam ze sobą reflaktometr. Chciałem sprawdzać nim poziom wody w ramkach i w miodni, i w tych dużych, i w ogóle, i nawet może u gębalowej, to podejrzewam, że w gnieździe jest dużo miodu, więc to też będzie do przejrzenia. No i dzisiaj muszę wyrównać poziom wiedzy o tych rodzinach, bo tak ostatnio przyjeżdżam, jakiś deszcz, jakaś burza, to zielone przejrzałem całkowicie, niebieskie przejrzałem miodnie, tu przejrzałem całkowicie, gębalowej w ogóle nie dotykałem. I tak poziom wiedzy o tych rodzinach chciałbym wyrównać, dopóki one jeszcze są w ulach, a nie na drzewie. Będę nagrywał, nie wiem ile z tych nagrań będzie umieszczone w jakimś filmiku, ale mam nadzieję, że coś tam się uda nagrać. A jeśli nie, to po prostu nie będzie co oglądać akurat w tym filmiku. Standardowo. No i cóż, bierzemy się za podkładanie matek, chyba to jest w tej chwili podstawowy temat. Jest godzina 10, także ten poranek, to tam zanim się człowiek zbierze, ubierze i tak dalej, no to jest jak jest. Jeszcze tylko powiem, że przyjście na pasiekę nie wiązało się z atakiem i zobaczmy, tak jak zostało wyczyszczone, tak jest. Rodzina jest zdrowa. Ten ul mały odkładowy po lewej jest podejrzany, bo... Oj, strasznie dużo pyłku tam noszą. Bo nie widziałem tam matki, a pszczoły są bardzo spokojne, więc dzisiaj być może przejrzymy i być może wróci z lotu gotowego. Natomiast tutaj, w tym środkowym, dużym, no to już wiemy, że matka została ścięta, nie? Więc dzisiaj podkładam, mam dwa elgony, czyli teoretycznie są to matki z tej samej linii, co są zrobione odkłady. I być może będę zasilał ci odkłady, bo jeżeli trzeba będzie rodziny tutaj pozbawiać czerwiu, żeby je osłabić, o, dużo pyłku noszą, no to będziemy zabierać czerw. Tutaj jest ten długi okres bezmateczny, także też może być nieciekawie. Bierzemy się do roboty, standardowe przeglądy i zawijanie mateczników celem nie zbierania pszczółek później z drzewa. Jeszcze się przejdę wokoło, zobaczyć gdzie one latają. No dobra, jesteśmy przy tej rodzince, przy tym odkładzie środkowym. Musimy przejrzeć mimo wszystko ramki.
bo słuchajcie, jest tu jakaś tam ewentualność, że może być tu jakaś matka nieoznakowana, prawda? Dlatego też tamta została ścięta. Tak się czasem zdarza, jakaś zbłąkana matka. Różnie to może być. Więc najpierw sobie przeglądamy. Przeglądamy sobie i my sobie widzimy na kropy, pierzgi, zasklep na mokro. Czym się różni zasklep na mokro od zasklepu na sucho? Ano tym, że wosk w momencie zasklepiania przez pszczółki dotyka na kropu. Zasklep na mokro jest ciemny. Zasklep na sucho jest jasny. Biały wręcz. Niewiele one tu odrobiły. Chęci nie mają do życia. O, tu jest czerw, czyli tu możemy gdzieś potencjalnie wsadzać matkę. Matecznik rojowy. Dlaczego tu jest matecznik rojowy, a nie ratunkowy? Bo jest szansa, że nie miały już żadnej larwy, na której mogły pociągnąć matecznik ratunkowy. Zrobimy sobie tak. O, poczekajcie. Zrobimy sobie tak. Akurat woda z miętą, ale to nie zamierzenie. Tak po prostu wziąłem taki pojemnik, nie? Pszczółki się wygryzają, jak widać. One są raczej wstrząsoodporne. Innych mateczników tu nie ma. Mnie interesują jajeczka na ciemnej ramce. Tak muszę sobie pod słońce troszkę patrzeć. No nie widzę. Spokojne są pszczółki. Tu mamy masę na kropu, no i to tak matka wróci i nie będzie miała gdzie czerwić. No i to tak to jest. Pszczółka się wygryza elegancko. Miseczka matecznikowa. Oj, to jednak sobie weźmiemy dłutkiem, bo po co ja strzepuję te pszczoły? Bo czasami nie widać mateczników. Mateczniki wszystkie muszą być cięte przy podkładaniu matki. Po co ja je leję? Z jednego powodu, żeby mi się nie unosiły, jak będę strzepywał z ramki, nie? No po co mają one mi się unosić? Jak mogą spaść na dół? Prawda? Takie rzeczy, no to trzeba zadbać o to, nie? No takie rzeczy to nie dzisiaj. Nie wiem, co to jest, ale to proforma tak zlikwiduje. Moim zdaniem to czerw trutowy.
To też pewnie czerw trutowy, ale zlikwidujemy. Dobra. Tu zlikwidowane. Tu zlikwidowane. Tu jest czerw. Z boku czerwiu nie ma niestety. Więc włożymy tutaj tą matulę. W jaki sposób? Weźmiemy sobie... O! Takim profesjonalistą trzeba być. Oczywiście nie mówię tu o sobie, nie? Bo to... Pszczelarki mąż zrobił coś takiego. Ale takie druciki, takie pierdółki się przydają. Ja bym tutaj połamał beleczkę odstępnikową, zawiesił na jakimś sznurku czy czymkolwiek. Po co, jak można ładnie. No dobrze. Pszczółki się zdenerwowały. Tutaj potrzebujemy troszkę miejsca, żeby zamknąć daszek. Widzę, że chodzimy po folii z tego ula. Dobra. I dajemy im spokój. Myślę, że do jutra rana, nie do jutra wieczora. Zobaczę. Teraz zerkniemy sobie tutaj do tego ula, bo tu owszem, matka ostatnio była. Ale ja bym chciał zobaczyć jej pracę. Była matka. No ale... Nie wiem, czy jest skłonna do składania jajek. To jest czasami problem, jak kupi się matkę albo ma się z własnej hodowli, zapomni się o tym słynnym 11 dniu. Niektórzy piszą od 10 do 14. Histofaza to się chyba nazywa, kiedy rozwijają się u matki narządy płciowe. Nie można dotykać wtedy ula. Bo owszem, matka się wygryzie, będzie ładna i tak dalej, ale się nie unasienni, nie będzie składała jajek. Unasiennić się nawet może, ale nie będzie składała jajek. Myślę, że możemy sobie darować z podkurzaniem tutaj. Co one tu nawaliły? To jest ostatnia ramka. Gdzie jest nakrop? No chyba widać, nie? Na zewnątrz nie ma nakropu, ale jest jakiś zasklep. Ale to przyniesiony razem z odkładem było. To jest ramka z węzą, wsadzana identycznie jak w tamtym ulu. Ten sam dzień. Matki nie widzę z tej strony. I niestety, ale jajeczek nie widzę. Matki również.
Jest matka, nadal funkcjonuje, 67? Ale ja bym chciał zobaczyć jej pracę. Chociaż jedno jajko. Tak nad ulem ją, tą ramkę przychylę. Nie widzę jajek. Dobra, sprawdzamy, czy matka jeszcze jest. Jest. No i co? I odkład sobie ładnie radzi, nie? Jeśli chodzi o jedzenie. Bardziej mnie martwi to, że jajeczek nie widać, ale myślę, że jeszcze jest czas. Także zostawiamy je w spokoju. Przepiękne to jest. Odkłady pracują. Ten najbiedniejszy, bo matki nie ma. Zobaczymy, może nie strutowieje. No dzień dobry. Niedziela, 5 czerwca. Zielone świątki. Wczoraj jednak zdecydowałem się na miodobranie. No to pokażę teraz, jak to wyszło po 10 dniach od ostatniego miodobrania. W sumie dziwna sprawa, bo sporo ramek było niezasklepionych, więc brałem pod uwagę to, że będę musiał po odstaniu się miodu górną partię jednak łączyć ze spirytusem, a nie nalewać do słoików. A tutaj jest no wzięta próbka z samej góry wiadra, czyli wypchnięta woda i nieczystości. No i jest tyle. No i cóż, cóż ja mogę powiedzieć. Miodobranie w sumie u mnie w tym roku to tak z niecałych 6 rodzin. Z wściekłych jeszcze nic nie brałem, z chorych oczywiście też nic nie brałem. No i ostatnie miodobranie to są też tutaj rodziny, z których ramki nie były zabierane. Więc tak średnio na 2 miodobrania można liczyć, że obydwa miodobrania były z 5 rodzin. No wygląda to na jakieś tam 85 kilo, 90, 85 bardziej. No to tak biorąc pod uwagę, że tutaj kolega mi jeden z filmów pierwszych w tym roku skomentował, że mi rodziny nie przeżyją, no to chyba całkiem dobry wynik jest. A z komentarzami to wiadomo, jak to jest. Dlatego też nie pokazuję miodobrania w ogóle, bo ja mam miodarkę ręczną, ocynkowaną. Robię to w pomieszczeniu gospodarczym, nie w kuchni. To tutaj by była lawina, gdybym ja to pokazał. Tak to już jest w internecie niestety. Dzisiaj z uwagi na święto, mało roboty, otwieramy dwie matki i przeglądamy dwie rodziny.
chore, które były chore, i tą tam w rogu ostatnią. I to by było na tyle dzisiaj. Przywiozłem pszczółką od sklepiny. Zostawiłem je po drodze. Dosyć daleko od uli. Nie wiem, czy to widać tam, ale... ale chyba nie. Gdzieś tam po drodze w trawie stoją sobie na... na... wiadrach. Bo nie chciałbym tutaj powodować jakichś rabunków. A w takiej odległości to po prostu kto będzie chciał, to sobie zabierze to, co tam jest. Jest tam z kilogram miodu, podejrzewam. Od sklepiny są do wysuszenia. No i tak myślę, że jutro jakoś je po prostu wezmę, nie? Jeżeli sprawdzę prognozę pogody i nie będzie padać w nocy, no bo to w sumie najważniejsze, żeby mi nie zalało tego. Bo tam jest po prostu z nierdzewki ta... ta miseczka do odsklepywania, nie? Szkoda by było, żeby to zginęło. No i bierzemy się do roboty. No tak się zastanawiam, bo cała świta, widać, jest martwa, nie? Ale pszczoły chyba wchodzą dzióbkami. Zobaczcie, one wachlują skrzydełkami, czyli roznoszą feromon matki. No to dobrze świadczy. Zobaczymy. Otwieramy matkę. Zwłoki pewnie posprzątają. I będzie dobrze. Co my tu mamy w ogóle? Elgon 56. To jest ten środkowy ul. Fajnie wygląda porównanie, nie? Jakiś ma problem ten szerszeń, dlatego nie atakuje. A ja jeszcze nie namierzyłem czegoś, by go trzepnąć. Ale to za chwilę. No, porównanie niezłe. Wielkość przytłaczająca. Godzina 19. Nagrywane specjalnie pod słońce. Nie wiem, czy widzicie te Messerschmitty. Cholera, chyba nie widać pod te słońce. Ja widzę, ale w telefonie jest gorzej. No tak, powiem szczerze, że one nawet niezłą prędkość mają wylotową. Tak rzekłbym, że... no, z 20 metrów na sekundę, 25. Możliwe to? Nie, 25 przesadziłem. Z 8-9. Nie, no nie widać pod słońce, bo aparat... niestety. Trochę inaczej reaguje jak ludzkie oko. Cały czas latają na rzepak. Nie wiem, czy tu słychać ten dźwięk. Ale to są wszystko moje pszczoły. Tu nie ma innych pszczół w okolicy. Jak na 5 czerwca, no to powiem szczerze, rewelacja. Idziemy sobie tym opryskiem. Ja niestety w klapkach jestem, więc tu za bardzo nie będę wchodził. Jezus Maria, ile tu pszczół jest. Aż chudzi ten rzepak.
Nie wiem, dlaczego to pole się tak ostało jako ostatnie. Ale może kwestia nawożenia czy innych tematów. I to są moje pszczoły, bo jesteśmy na krańcu tego pola. Ono jest aż tam. A one po prostu mają tutaj kilometr do przelecenia, nie? Więc siadają z brzegu na najbliższy kwiatek, po co marnować energię. A tutaj jeszcze się zapowiada, że to chwilę jeszcze tu będzie ten rzepak. No to tak ciekawie. Jeszcze taka ciekawostka. Jest godzina 19, 5 czerwca. Poczekajcie, ja spróbuję powiększyć. Godzina 19, 5 czerwca. Odkład, który nie ma matki. Duże zbliżenie, więc trochę będę trząsł. Ale zobaczcie o godzinie 19, jakie jest noszenie do tego odkładu bezmatecznego. No jak dla mnie rewelacja, nie?